Dzień dobry Państwu. Otwieram posiedzenie 66. sesji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju w dniu 31.05.2023 roku. Chcę poinformować, że w posiedzeniu sesji bierze udział 16 radnych. Kworum... A przepraszam. Nie wiem, skąd mi się 16 wzięło. Wszyscy radni są obecni, czyli 15 osób bierze udział. Udział w posiedzeniu Rady. Witam wszystkich przybyłych, gości, Państwa burmistrzów, radnych, wszystkie osoby, które nas oglądają na transmisji. Przypominam tylko krótko, żeby zachować zasady RODO, ponieważ jesteśmy na żywo transmitowani. Porządek obrad 66. sesji 8. kadencji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju. Czyli tak, punkt pierwszy, otwarcie sesji. Punkt drugi, podjęcie uchwał na wniosek radnych Rady Miejskiej w sprawie nadania nazwy Aleja Kadenów Alei Parkowej położonej w Rabce-Zdroju, w Parku Zdrojowym w Rabce-Zdroju. Punkt trzeci, interpelacje i zapytania radnych. I punkt czwarty, zamknięcie sesji. Przed sesją wpłynął projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały numer 42/350/21/21 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 22 września 2021 roku. W związku z tym będę prosił o przegłosowanie zmiany porządku obrad sesji 66. Proszę. Uruchamiamy głosowanie. Tak, proszę. Chciałbym zapytać, co jest przyczyną odwołania tej uchwały, czyli wycofania tej uchwały i chciałbym wiedzieć jeszcze pełne brzmienie jej, bo nie wiem, o co tutaj chodzi. Jestem zaskoczony w ogóle tym, że w tej chwili coś takiego. Rozumiem. Czytałem, panie Darku, tylko też wiem o tym, że statut mówi też, że 7 dni powinna taka uchwała wpłynąć. Proszę o wyjaśnienie. To ja tak, mam tutaj uzasadnienie tego projektu uchwały. Przedmiotowa uchwała określa ogólne zasady wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego. Z uwagi na to, że ustały przesłanki, które były powodem przyjęcia uchwały 42/350/21 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 22 września 2021 roku, to jest przekazanie aportu do SIM Małopolska spółka z o. Przyjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. Nie wiem, czy ten projekt uchwały 42 gdzieś znajdziemy? To poproszę i też. To może jeszcze w takim razie na początku 10 minut przerwy, dobrze?
Pani wywołała do odpowiedzi, to proszę powiedzieć, które uchwały, to które uchwały. No. Nie, to nie ma sensu. Ten poziom jest dany. No. Myślę, że kolega wyraźnie powiedział, czyja jest sesja, dla kogo jest sesja, kto tu praktycznie obraduje, więc myślę, że oczywiście jest pan burmistrz jak najbardziej. Nie widzę że problemu, żeby nie było pana burmistrza, ale sesja jest rady praktycznie. Rada obraduje. Panie przewodniczący, bo jeszcze przerwa się nie skończyła, nie? Ale to poza tym. Witam. Już. Tak, tak. Witam Państwa po krótkiej przerwie. I tutaj tak, była prośba o przedstawienie projektu uchwały 42/350/21 Rady Miejskiej w Rabce Zdroju z dnia 22 września 2021 roku w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego oraz uchylenie uchwały nr 37/335/21 Rady Miejskiej w Rabce Zdroju z dnia 15 lipca 2021 roku w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego. I tutaj tak, na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Miejska w Rabce Zdroju uchwala co następuje. Paragraf pierwszy, podpunkt pierwszy. Uchwała określa zasady wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez gminę Rabka Zdrój w spółkach prawa handlowego. Podpunkt drugi. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa jest o wycenie, należy przez to rozumieć wycenę dokonaną przez biegłego rzeczoznawcę i posiadającego wymagane uprawnienia nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed planowaną czynnością. Paragraf drugi. Wnoszenie, cofanie i zbywanie udziałów i akcji następuje w formie zarządzenia burmistrza Rabki Zdroju. Podpunkt drugi. Gmina Rabka Zdrój może w szczególności obejmować udziały i akcje w spółkach już istniejących, do których przystępuje, oraz w spółkach tworzonych i współtworzonych przez gminę. Paragraf trzeci. Punkt pierwszy. W zamian za obejmowane udziały lub akcje mogą być wnoszone przez burmistrza Rabki Zdroju. 1. Wkłady pieniężne do wysokości kwot przewidzianych na ten cel w budżecie gminy Rabka Zdrój na dany rok budżetowy, chyba że środki na ten cel pochodzą z zewnętrznych źródeł finansowania, w tym z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Paragraf drugi.
przepraszam, podpunkt drugi, wkłady pieniężne, raporty w postaci składników mienia gminy, które zgodnie z przepisami mogą stanowić wkład pieniężny. Niepieniężny. Punkt drugi. Wniesienie wkładu niepieniężnego w celu pokrycia udziału lub akcji w spółce powinno być poprzedzone jego wyceną dokonaną stosownie do obowiązujących przepisów prawa z zastrzeżeniem postanowień. Ustęp 3. Punkt 3. Wyceny można nie dokonywać w przypadku, gdy dysponuje się aktualną wyceną przedmiotu aportu, w szczególności wyceny nie dokonuje się w przypadku, gdy majątek będący przedmiotem aportu został nabyty bezpośrednio przed wniesieniem aportu na podstawie faktury potwierdzającej jego nabycie, bądź istnieje możliwość ustalenia jego wartości na podstawie ponoszonych nakładów. Pod ustęp 4. Przedmiotem wkładu niepieniężnego mogą być w szczególności a. prawa rzeczowe obejmujące prawo własności nieruchomości lub ich część, udział we własności w części ułamkowej lub łącznej, współwłasności w części ułamkowej lub łącznej, prawo własności przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, własność rzeczy ruchomych, prawo użytkowania wieczystego oraz udział w tym prawie. B. Prawa obligacyjne, w tym udziały, akcje, obligacje, wierzytelności. Punkt C. Prawa majątkowe na dobrach niematerialnych. Ustęp 5. Opinii Rady Miejskiej w Rabce Zdroju wymaga zmiana wysokości kapitału zakładowego spółki, która spowoduje utratę przez gminę pakietu kontrolnego udziałów i akcji. Paragraf 4. Upoważnia się burmistrza Rabki Zdroju do cofania udziałów i akcji w spółkach. Pod ustęp 2. Cofanie udziałów lub akcji następuje wyłącznie w drodze ich umarzania zgodnie z przepisami ustawy Kodeks Spółek Handlowych oraz umową, statutem, aktem założycielskim spółki. I ustęp 3. Cofanie udziałów i akcji w spółkach wymaga uprzedniej opinii Rady Miejskiej w Rabce Zdroju. Paragraf 5. Przed wniesieniem wkładów niepieniężnych o wartości do 800 tysięcy złotych burmistrz Rabki Zdroju zasięga opinii właściwej Komisji Rady Miejskiej w Rabce Zdroju, a w pozostałych przypadkach opinii Rady Miejskiej w Rabce Zdroju w formie uchwały. Paragraf 6. Upoważnia się burmistrza Rabki Zdroju do zbywania udziałów i akcji w spółkach. Pod ustęp 2. Zbywanie udziałów i akcji według i powyżej wartości wyceny może odbywać się po zasięgnięciu opinii właściwej Komisji Rady Miejskiej w Rabce Zdroju. Ustęp 3. Zbywanie udziałów i akcji poniżej wartości wyceny może odbyć się tylko w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach. W szczególności, gdy przyczyni się to do lepszego zaspokojenia potrzeb wspólnoty samorządowej, w tym poprzez poprawę jakości realizacji zadań własnych gminy, po zasięgnięciu opinii właściwej Komisji Rady Miejskiej w Rabce Zdroju w przypadku wyceny do 800 tysięcy złotych, a w przypadkach pozostałych opinii Rady Miejskiej w Rabce Zdroju w formie uchwały. Ustęp 4. W przypadku, gdy na skutek zbycia udziałów lub akcji w spółce gmina występuje ze spółki, wymagane jest podjęcie przez Radę Miejską w Rabce Zdroju uchwały o wystąpienie gminy z tej spółki. Paragraf 7. O każdym wniesieniu, cofaniu albo zbyciu udziałów akcji burmistrz informuje Radę Miejską w Rabce Zdroju na najbliższej sesji następującej po wniesieniu, cofnięciu bądź zbyciu udziałów i akcji. Informacja zawiera dane o ilości i wartości wniesionych, cofniętych lub zbytych udziałów i akcji, a także do jakiej spółki zostały wniesione, w jakiej spółce zostały cofnięte lub w jakiej spółce zostały zbyte. Paragraf 8. Traci moc uchwała nr 37 łamane przez 335 łamane przez 21 Rady Miejskiej w Rabce Zdroju z dnia 15 lipca 2021 roku w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego. Paragraf 9. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Rabki Zdroju. Paragraf 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Czyli to jest pełne brzmienie uchwały 42 łamanej przez 350 łamane przez 21.
Pan burmistrz chciał zabrać głos. Proszę. Panie przewodniczący, szanowni radni, ja uważam, albo przynajmniej tak się czuję, że jestem przez radę sekowany. Z tego względu, że statut tej rady mówi, że przewodniczący dostarcza radnym oraz burmistrzowi projektu uchwał wraz z zawiadomieniem o sesji. Powiedzieliście państwo, że dostaliście tą informację w ostatniej chwili. Wyście ją dostali, ale ja jej nie dostałem. Musiałem się o to upomnieć, żeby to w ogóle dostać. To jest pierwsza rzecz. Druga sprawa to jest taka, że jeżeli państwo przyjmiecie, zmienicie porządek obrad i przyjmiecie tą uchwałę, to proszę mi powiedzieć, wycofując tą uchwałę, co proponujecie w zamian, bo nie ma żadnej propozycji. Czyli poprzednią uchwałę uchyliliście wtedy na sesji, ta, która obowiązywała wcześniej. Teraz uchylacie tą i nie obowiązuje żadna. W którym jesteśmy miejscu? I proszę mi powiedzieć, co dalej? Bo to, o czym tu była mowa wcześniej, że powinno się o tym przedyskutować na komisji. Oczywiście, jak najbardziej, powinno się przedyskutować i to, co sami państwo mówicie, powinniśmy rozmawiać. Jestem za tym, rozmawiajmy. Ale cofacie uchwałę, nie proponujecie nic w zamian. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To jeszcze pan Paweł, pan Robert. Oczywiście. Ja ze swojej strony powiem, że będę głosował przeciw przyjęciu tej uchwały, w ogóle wprowadzenie do porządku obrad, ponieważ ja muszę na spokojnie się przygotować do tej uchwały. Sesja miała trwać dzisiaj pół godziny. Ja powinienem być za 2 minuty w pracy i wprowadzenie takiej uchwały i dyskutowanie dla mnie to jest niepoważne. Uważam, że wrzucanie takiej uchwały w ostatniej chwili to nie jest dobra praktyka. Tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo. Pan Robert. Proszę państwa, jak tu pan przeczytał tą całą uchwałę, ja nie widzę i w stosunku do ciebie nie czuję się, że ja tu źle zagłosowałem. Tyle tylko chciałem powiedzieć. Dziękuję. Dziękuję. Pani burmistrz. Ja mam pytanie do pana mecenasa, na jakiej podstawie będą przekazywane teraz aporty, udziały i inne formy ewentualnie do zakładów komunalnych, do ZWIK-u, bo coś takiego jest przymierzane, jest zrobiona wycena, są operaty szacunkowe. Czy pan mecenas mógłby mi odpowiedzieć, na jakiej podstawie to teraz będzie zrobione, skoro nie ma uchwały, jeżeli będzie taka podjęta? Tak, tak, tak. Witam Wysoką Radę, pana burmistrza, panią burmistrz, zaproszonych gości. Odnosząc się do tej kwestii, bo rozumiem, że pan przewodniczący udzielił mi głosu, to znaczy to jest tak, że ta uchwała, uchylenie no, nie będzie miało mocy wstecznej, czyli wszystkie czynności dokonane na jej podstawie zachowują moc, jeśli chodzi tam o SIM-y, bo też taki wątek słyszałem, że był. Natomiast jeśli chodzi o jakieś czynności na przyszłość, no to warunkiem dokonywania tych aportów i tego typu czynności obejmowania udziałów czy akcji, no to jest posiadanie przez gminę takiej uchwały, więc te czynności, żeby zostały dokonane, no to Rada wtedy powinna podjąć kolejną uchwałę ustalającą te zasady. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa jeszcze chce zabrać głos? Pani Aleksandra. Chciałam tylko powiedzieć, że tak jak pan mecenas powiedział, my uchylamy tą uchwałę, ale nie powiedzieliśmy, że nie będzie ciągu dalszego. W związku z tym, tak jak pan mecenas powiedział, na pewno Rada na komisji na pewno się zastanowi. Tutaj, jak kolega wcześniej powiedział, chodziło o to, że w tej uchwale praktycznie komisja była tylko jak gdyby gwarantowała opinię panu burmistrzowi i to wystarczyło. Jesteśmy Radą i chcielibyśmy, żeby to jednak było na podstawie uchwał i żeby cała Rada głosowała. Także panie burmistrzu, myślę, że nie ma obaw co do dalszej przyszłości, bo na pewno będzie następna uchwała, którą, jeżeli tą uchylimy, prowadzimy następną, która ureguluje te sprawy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Michał. Uważam tak, jeżeli państwo wrzucacie w ostatniej chwili projekt uchwały, to powinniście być tak przygotowani i przygotować uchwałę główną, którą trzeba by było na tej sesji przegłosować. Trzeba było ją wprowadzić 7 dni, jak mówi statut. W momencie, kiedy dawniej nie wolno było nawet
godziny zmienić. Teraz wolno wszystko. Dziękuję. Dziękuję bardzo, pani Ola. Ja tylko zakończę po prostu. W statucie pisze do 7 dni, taka jest prawda. W związku z tym nawet dzisiaj mogliśmy włączyć tą uchwałę niestety. Był pan przewodniczącym. Panie Michale, nie był protest, tylko prosiłam o wyjaśnienie wojewody i nie tylko ja, bo kilku radnych się pod tym podpisało. I proszę pamiętać, że pan też był przewodniczącym i proszę powiedzieć, jak czasami wyglądały sesje i wprowadzenie niektórych pism i uchwał. I nie mieliśmy tu wiele do powiedzenia tak naprawdę, bo to było narzucone przez pana, dyscyplina była przez pana narzucona. Ja nie rozumiem, macie państwo dwa wyjścia, albo się wstrzymać się, zagłosować na tak albo na nie. I w tej chwili uważam, że do tego powinniśmy dążyć. Dziękuję uprzejmie. Koniec. Dziękuję bardzo. Myślę, że zakończymy na tym dyskusję. Poproszę państwa o przegłosowanie zmiany porządku obrad. Dziękuję państwu za głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, 9 głosów za zmianą porządku obrad, 6 przeciw, nikt się nie wstrzymał. Uchwała wchodzi do porządku obrad. Tak, w punkcie 3 i następnie się przesuwa interpelację punkt 4, zamknięcie punkt 5. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad 66 sesji. To jest punkt drugi. Podjęcie uchwały na wniosek radnych Rady Miejskiej w sprawie nadania nazwy Aleja Kadenów Alei Parkowej położonej w Parku Zdrojowym w Rabce Zdroju. I tak. Projekt uchwały numer 24 w sprawie nadania nazwy Aleja Kadenów Alei Parkowej położonej w Parku Zdrojowym w Rabce Zdroju na podstawie artykułu 18 ustęp 1 w związku z artykułem 6 Rada Miejska w Rabce Zdroju uchwala co następuje. Paragraf 1. Nadaje się nazwę Aleja Kadenów Alei Parkowej położonej w Parku Zdrojowym w Rabce Zdroju biegnącej od ulicy Orkana do budynku dawnej diabetologii. Położonej na działce ewidencyjnej numer 4189/2
obręb Rabka Zdrój wskazanej w załączniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Rabki Zdroju. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Radni Rady Miejskiej przychylają się do wniosku Stowarzyszenia Dawnej Rabki Czar dotyczącej nazwy alei w Parku Zdrojowym Aleją Kadenów na działce ewidencyjnej nr 4189 łamane przez 2 obręb Rabka Zdrój, która nie jest częścią drogi publicznej. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos w sprawie tej uchwały? Nie widzę. W związku z tym poproszę o przegłosowanie projektu uchwały nr 24 w sprawie nadania nazwy Alei Kadenów, Alei Parkowej położonej w Parku Zdrojowym w Rabce Zdroju. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Dziękuję Państwu za głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 15 głosów za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Projekt uchwały nr 24 wchodzi do realizacji. Proszę. Dziękujemy również. No ważny był pomysł, inicjatywa. Punkt trzeci porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 42 łamane przez 350 łamane przez 21 Rady Miejskiej w Rabce Zdroju z dnia 22 września 2021 roku w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego oraz uchylenie uchwały nr 37 łamane przez 335 łamane przez 21 Rady Miejskiej w Rabce Zdroju z dnia 15 lipca 2021 roku w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego. To jeszcze uzasadnienie. Przedmiotowa uchwała określa ogólne zasady wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego. Z uwagi na to, że ustały przesłanki, które były powodem przyjęcia uchwały nr 42 łamane przez 350 łamane przez 21 Rady Miejskiej w Rabce Zdroju z dnia 22 września 2021 roku, to jest przekazanie aportu do SIM Małopolska Spółka z o.o., przyjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. I tutaj mam podpisy czytelne. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześciu radnych. Czy ktoś z Państwa w sprawie tej uchwały chce zabrać głos? Pan burmistrz, proszę bardzo. Panie przewodniczący, szanowni radni. Co do dyskusji nad ewentualnym projektem tej nowej uchwały, rozumiem, że pewnie będzie. Natomiast pan Marek mi kiedyś powiedział, że ma złe doświadczenia wcześniejsze. No przykro mi, że ma pan złe doświadczenia, ale proszę zwrócić uwagę, że przynajmniej jak ja jestem burmistrzem, z każdą jedną sprawą do państwa przychodzę, z każdą jedną na komisję. Jeżeli państwo mówicie, że macie mało czasu, to mówię, zostawiam materiały, proszę się z tym zapoznać. I nigdy nie zrobiłem tego inaczej. I nie ma takiej sprawy, z którą bym się do Państwa nie zwrócił, bo zdaję sobie sprawę z tego, że przyjdzie ten moment, kiedy trzeba będzie głosować i chciałbym, żebyście tą wiedzę mieli rzetelną. I uważam, że tak było, tak jest i tak zamierzam robić. Natomiast kwestia zmiany tej uchwały, każdą uchwałę można zmienić, jak najbardziej. Natomiast myślę, że jeżeli ta uchwała została zniesiona, to
Powinna być jakaś propozycja w jej miejsce, jakakolwiek, a nie było dzisiaj nic. Dziękuję. Pan Marek, pan Robert, pan Michał. Panie burmistrzu, tak pan tutaj wspomniał, miałem złe doświadczenia i mam złe doświadczenia. Nie chcę tutaj polemizować na ten temat więcej. Uważam tutaj, jak większość tutaj, część radnych, że tak jak pan też burmistrz wspomniał, mamy prawo do wiedzy, mamy prawo też do głosowania. My tutaj tą uchwałę chcemy, bo też się dowiedziałem teraz, też uważam właśnie, mamy prawo tutaj do tej decyzji. Odnośnie właśnie tego paragrafu 5 zawartej w poprzedniej uchwale, że przed wniesieniem wkładów niepieniężnych o wartości do 800 tysięcy złotych burmistrz Rabki-Zdroju zasięga opinii właściwej Komisji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju, a w pozostałych przypadkach opinii Rady Miejskiej. I tu się zgadzamy. Tylko my chcemy teraz to wszystko zmienić, żeby każda taka decyzja o podjęciu wniesienia aportem do jakiejkolwiek spółki była jednak przedyskutowana oczywiście na komisjach, ale później przegłosowana na sesji, żeby każdy radny mógł w tym momencie zagłosować. Powiem tak, no tutaj chodzi o wniesienie aportem do spółki gminnej, prawda, pewnych wartości pieniężnych, czyli działek, czy tam też bodajże nieruchomości. Chcemy mieć na to wpływ, panie burmistrzu, dlatego uważamy za stosowne zmienić jak najszybciej tą uchwałę i tak jak tu jest podkreślone, zgłosimy się do radcy prawnego, aby ta uchwała w przyszłości była zrobiona jak najbardziej. Uważam, że tu nie ma nic chyba złego i szkodzącego gminie, aby uchylić tą uchwałę i pochylić się nad nową uchwałą, żeby tu była wypracowana. Myślę, że te punkty będą jak najbardziej zmienione i przegłosowane na kolejnej sesji. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan Robert. Proszę Państwa, ja tylko chciałem się odnieść do tego, co już pierwsze powiedziałem. Poczuwam się troszeczkę tak niekomfortowo, bo jeżeli działam w komisji, to ja jestem przekupny. Jak głosuję na sesji, to ja jestem nieprzekupny. Tak mi z tej ustawy wychodzi, że ja jako w komisji działając, to jestem po prostu, mogę sobie, mnie można przerobić. Nie, ja jestem tak samo na komisji, jak i na sesji w tych sprawach. Natomiast sugerowanie, ja nie wnoszę, że tu pan kolega Marek, przedmówca, mówił, że no należy poprawiać. Tak, należy poprawiać, tylko trzeba było to przygotować tak, jak powinno być przygotowane. Natomiast to, co dziś jest, to jest blamaż naszego przygotowywania się do poważnych dyskusji na temat zmian i do poważnych zmian. Dziękuję. No, dziękuję bardzo. Pan Michał. Dalej nikt z tych, którzy przygotowali projekt tej uchwały odwołującej, nie wyjaśnił mi szczegółowo, gdzie tu są przesłanki, aby tą uchwałę odwołać. Ja tam nic w tej uchwale nie widzę złego, tym bardziej, że myśmy ją przyjmowali po konsultacji na komisji budżetowej. Czyli z tego wynika, z tej dzisiejszej propozycji państwa przygotowującej ustawę, że po prostu po co nam burmistrz potrzebny? Niepotrzebny nam jest. Po co on ma jakieś tam inicjatywy podejmować? My musimy podejmować wszystko od 10 zł do góry. Panie Marku, tak się nie da. Nie da się tak rządzić, żeby po prostu z góry ustalać wszystko. Oczywiście jest wyraźnie tam w uchwale powiedziane. Działki takie, przepraszam, takie, siakie i inne przekazywane są w oparciu o decyzję Rady. Przecież Rada o wszystkim decyduje, jeżeli chodzi o działki. Więc po co tą uchwałę teraz odwoływać i robić szopkę? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Paweł? Nie, chciałbym te usłyszeć jakby uzasadnienie do paragrafu 5, bo tutaj głównie chodzi o ten 5 paragraf. Dlaczego mamy go jakby uchylić i zmieniać? Tu bym chciał usłyszeć odpowiedź od tych osób, które się podpisały pod tą nową uchwałą. Zmieniająco.
Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś... Pan Marek, proszę bardzo. Może to wszystko sprostuję. Może pierw do pana radnego Roberta. Panie radny Robercie, żeby pan nie odbierał, że my tu kogokolwiek oskarżamy o jakieś dziwne rzeczy i tak dalej. Wyraźnie podkreśliłem, że chodzi nam między innymi o paragraf 5, żeby to wszyscy radni mogli decydować, bo tu jest do 800 tysięcy złotych. Pan burmistrz powiedział zresztą, że mam złe doświadczenia i tak dalej. Ja też nie oskarżam tutaj pana burmistrza, kogokolwiek innego o dziwne jakieś zamierzenia. Ja chcę mieć czystą kartę, jak tutaj część radnych, do podejmowania takich decyzji, bo uważam tak, że w takich sytuacjach, jeżeli będzie wnoszone coś aportem do spółki gminnej, no to do 800 tysięcy może tutaj podjąć Komisja Rady Miejskiej, prawda? Ja uważam, że wszyscy mają podjąć tą decyzję, nawet do tych 800 tysięcy złotych. Nie mówimy o 10 złotych, panie Michale, tylko mówimy na przykład o 400 tysiącach. Ten majątek można byłoby, załóżmy, czysto hipotetycznie podzielić na pół i jakoś wnieść aportem. To są moje domniemania. Uważam, że chcemy to przegłosować. Uchwała będzie nowa tutaj w najbliższym czasie i w czerwcu ostatniego dnia miesiąca wprowadzimy jak najbardziej na sesję i będziemy głosować nad tym. Tak, żeby nie było tutaj żadnych insynuacji. Ja chcę mieć czarno na białym jak część radnych. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan Michał. Do pana radnego Marka. Nie chodzi tutaj o symboliczne 10 zł, tylko proszę pana, przyjmowaliśmy uchwałę w lipcu. Tu gdzieśmy byli? Tu gdzieście analizowaliście uchwałę? Ta uchwała... Tak, dobrze, panie Rafale, pan wszystko zna, pan wszystko jest naprzeciw, ale czemu wtedy pan nie zaoponował, że do 8? Mógł pan zaoponować 100 tysięcy? Tylko teraz robimy szopkę sami z tego, cośmy zrobili. Po prostu my się kompromitujemy. Jesteśmy, blamasz robimy. Dziękuję. Panie Michale, mogę? Proszę. Panie Michale, uchwały są po to, żeby je zmieniać. Nie ma nic na wieczność. A poza tym, tak jak pan Marek powiedział, komisja budżetowa 8-osobowa nie może decydować o tym. Powinna decydować cała rada 15-osobowa, dlatego... Decydowała o tamtej... Ale mówię o tej obecnej. Dziękuję. Dziękuję pani Józefa. Chciałam zaznaczyć, że właśnie komisja, wszyscy radni dostają zaproszenie na każde komisje. Przychodzą zazwyczaj członkowie komisji na tą komisję budżetową. Pisma, które są kierowane od pana burmistrza czy od mieszkańców w różnych sprawach, są odczytywane po analizach projektu uchwał. Okazuje się, że no może nie połowa, ale 1/3 radnych opuszcza komisję i potem mamy taką sytuację, że nie ma nawet komu wytłumaczyć. A potem na sesji jest dyskusja, myślę, że niepotrzebna, bo wszystkie za i przeciw, jeżeli chodzi nawet o tą sprawę, powinno być omówione dokładnie na komisji budżetowej. Komisja budżetowa zawsze zaprasza merytorycznego pracownika, jest pan burmistrz czy pani burmistrz i jest to wszystko omawiane. I myślę, że tutaj też radni, którzy są w komisji i radni, którzy chcą coś zmienić albo mają prawo głosu, czy chcą zabierać głos, to powinni ten czas poświęcić i przynajmniej na tą komisję budżetową po prostu dodatkowo przyjść. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani Aleksandra, pan Michał. Dziękuję. Chciałam tylko powiedzieć tyle. Dobrze, że koleżanka powiedziała, że na komisji są zaproszeni inni radni, nie przychodzą czy przychodzą, ale dobrze koleżanka powinna wiedzieć,
bo już jest 4 lata radną obecnie, 2 lata chyba temu też była, na poprzednich 2 kadencjach też była radną, że na komisji niestety prawo głosu mają tylko członkowie komisji. Dlatego tu kolega podkreślił wyraźnie, że dlatego, że jest za mała liczba radnych w komisji, nawet jak jest dyskusja na komisji, to i tak opinie wystawiają tylko i wyłącznie członkowie komisji. I na sesji praktycznie właśnie zależało nam na tym, żeby jednak, pomimo tego, że jednak opinia jest taka czy inna komisji, żeby jednak Rada miała tą siłę i moc przegłosowania danej uchwały. Ja też boleję nad tym, że na przykład na niektórych komisjach rzeczywiście brakuje radnych i później rzeczywiście są niedomówienia, no ale trudno, to już jest, każdy dysponuje swoim czasem i chęciami, żeby przyjść na przykład na komisję i w niej uczestniczyć. Następna sprawa. Naprawdę, ja uważam, nie rozumiem, dlaczego takiego szkieżale tutaj Państwo wylewacie. Naprawdę nie rozumiem tego, zupełnie nie rozumiem. Nic się takiego tak naprawdę nie stało. Zablokowaliśmy pewną sprawę, która dla nas jest po prostu w tej chwili ważna. I tak jak powiedziałam, to nie jest koniec, bo będzie uchwała następna przygotowana, będą naniesione poprawki do tej uchwały i wtedy Państwo będziecie mieli szansę powiedzieć albo tak, albo nie, albo się wstrzymać. Dzisiaj jest na przykład taka uchwała, uchylamy i że tak powiem, możecie się wypowiedzieć 3 razy, czyli tak, nie, wstrzymuje się. I myślę, zakończmy tą dyskusję naprawdę, bo nie chcę tutaj naprawdę nikomu mówić, że 4 lata pracy w Radzie i odsyłać do statutu, jeżeli nie statut, to do ustawy samorządowej. Naprawdę warto poczytać. Warto poczytać, warto się zapoznać i wtedy będziemy mogli naprawdę merytorycznie dyskutować. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Pan Michał. Dziękuję pani radnej za informację, jeżeli chodzi o głosowanie czy umiejętność czytania statutu. Proponuję również vice versa to zrobić. Ale ja chciałem tylko zapytać jedno. Jaki jest kontekst, podtekst z ostatniej chwili wprowadzenia tak trudnej uchwały odwołującej? Jaki jest podtekst? Kto w tym ma interes? Kto macza palce? Proszę mi powiedzieć, bo ja tego nie mogę zrozumieć. Ta uchwała powinna być przygotowana, przedyskutowana na Radzie, przedyskutowana na komisji i dopiero wtedy możemy podjąć decyzję, a nie tak na chybcika. Ludzie, opamiętajcie się, przy myśli sami robimy z siebie. Dziękuję. Dziękuję. Pani Katarzyna. No, jeszcze tutaj, bo pani się zgłaszała do głosu, również pan burmistrz. No. Ale już ja wcześniej tylko był jeszcze dopowiedzieć, głos. Że jeżeli ta uchwała ma być uchylona, to znaczy, że jest brak zaufania i do komisji, i do burmistrza. Nie wiem, czym jest to spowodowane. Ktoś tam jakieś plotki czy jakieś insynuacje, nie wiem, bo nie wiemy tego. Nie mamy oficjalnych informacji, tylko jakieś takie domyślania. Więc to jest nie w porządku, bo pracujemy, tak jak wszyscy wiecie, tyle lat razem i nie mamy do siebie wzajemnie zaufania. Nie jest to fair i nie powinno to tak wyglądać. Gdyby to była uchwała wniesiona przez nas, to też byście byli przeciw, żeby w taki sposób tego nie procedować. Dziękuję bardzo. Dziękuję, pan burmistrz. Panie przewodniczący, szanowni radni. Faktycznie, że to, co było już powiedziane, był przygotowany aport. Przygotowywany jest aport między innymi do zakładów komunalnych czy do ZWIK-u. No i teraz pytanie jest takie. Prezes ZWIK-u prosił, jeżeli można by to było w miarę możliwości, żeby tego nie odwlekać. No i teraz pytanie jest takie, czy przykładowo uchwała zostanie przygotowana, załóżmy do czerwca, kiedy możliwość przekazania majątku dla ZWIK-u jest już i to wszystko jest gotowe, czy nie? No i nie, ale pani radna, pani też oczekuje nieraz o odpowiedzi natychmiast. Ja nikomu nie przeszkadzam naprawdę w wypowiedziach. Nie, chcę powiedzieć to, co powiedziałem już wielokrotnie do państwa, że jeżeli przekazujemy którejś z naszych spółek, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby obwarować to zapisem, że tego nie można zbywać, że musi to być za zgodą rady, albo jeżeli spółka chciałaby ten majątek zbyć, że w pierwszej kolejności wraca on właśnie do gminy.
Słuchajcie Państwo, nic nie stoi na przeszkodzie. Natomiast jeżeli przekazuje się majątek bez żadnych obwarowań, tak jak tutaj pan Marek mówił, że ma złe doświadczenie, że tak było kiedyś, no to faktycznie proszę się później nie dziwić. Dziękuję bardzo. Pan Marek i kończymy dyskusję i głosujemy. Odniosę się do tej wypowiedzi, panie burmistrzu. Właśnie sam pan wspomniał, że będzie tutaj wnoszony aport do spółki gminnej i my jako radni, przynajmniej ja, chciałbym mieć na to jakikolwiek wpływ, czy to pozytywny, czy negatywny. I uważam za stosowny w tym momencie, bo dowiadujemy się, że ten aport będzie jednak, tak tu pan burmistrz wspomniał, dlatego ta uchwała tak na szybko tutaj nam dzisiaj wskoczyła. Podkreślę jeszcze raz, nikogo nie chcemy oskarżać, nikogo nie chcemy tutaj pomawiać, żeby nie było tak odebrane. Ja tutaj tylko formalnie chcę mieć na to wpływ osobowo przy tym głosowaniu. Czy wejdzie to w aport, czy nie? Czy jest to taka pilna sprawa, że już pani prezes chce tym aportem wnieść ten majątek? Nie wiem, nie znamy szczegółów jako właśnie radni. Teraz też się tutaj to wszystko wypływa na światło dzienne, więc panie burmistrzu, uważam za stosowne, żeby jednak każdy radny mógł się nad tym skłonić i przegłosować. Druga sprawa, no tak jak teraz tu wynika z wypowiedzi, że ten aport jest przygotowywany, czy przygotowany już jest, nie wiemy, ale chodzi mi o to, dlaczego taki pośpiech jest. No, ja nie mam żadnych informacji z tego, co czytałem w uzasadnieniach tam, czy jest dobra sytuacja finansowa spółki, zakłady komunalne. To jest pierwsze moje pytanie. Czy prawdą jest, że jest źle i czy wniesienie aportem w tym momencie do spółki gminnej tutaj tego majątku nie spowoduje, mam takie obawy swoje, nie spowoduje tutaj utraty później tego majątku. Jaki jest cel tego wszystkiego? Chciałbym zasięgnąć w tym momencie, znaczy może nie w tym momencie, ale na kolejnej sesji czy komisji chcielibyśmy jako radni mieć te informacje, żeby nie było później właśnie jakichś niedomówień. Proponuję teraz zakończyć już tą dyskusję, przegłosować tą uchwałę, aby każdy radny mógł mieć możliwość właśnie przegłosowania, czy wniesiemy to do aportem, czy nie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Tutaj na zakończenie dyskusji jeszcze panu burmistrzowi udzielę głosu. Panie radny, jedno zdanie. Skończymy. Jedno zdanie. Mianowicie, jeżeli chodzi o aport na dzień dzisiejszy, to jest przygotowany przede wszystkim do ZWIK-u. Nie do zakładów komunalnych. Na dzień dzisiejszy. A resztę pan Adam może wyjaśnić każdemu radnemu. Dobrze, dziękuję bardzo. Głosujemy projekt uchwały. Już znajdę projekt uchwały numer 42/350/21 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 22 września w sprawie uchylenia uchwały numer 42/350/21 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 22 września 2001 roku w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów akcji w spółkach prawa handlowego oraz uchylenia uchwały numer 37/335/21 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 15 lipca 2021 roku w sprawie wnoszenia, cofania, zbywania udziałów akcji w spółkach prawa handlowego.
Podjęcie uchwały, punkt trzeci, podjęcie uchwały na wniosek radnych Rady Miejskiej w Radce Zdroju w sprawie uchylenia uchwały nr 42/350/21 Rady Miejskiej w Radce Zdroju z dnia 22 września 2021 roku w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego oraz uchylenie uchwały nr 37/335/221 Rady Miejskiej w Radce Zdroju z dnia 15 lipca 2021 roku w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego, projekt nr 25. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? W głosowaniu wzięło udział 15 radnych, 9 głosów za, 6 głosów przeciw. Projekt uchwały wchodzi w życie. Dziękuję Państwu za głosowanie. Punkt czwarty, interpelacje i zapytania radnych. Pan Rafał. Ja mam tylko jedno właściwe pytanie. Panie Burmistrzu, czy mosty, przewidziane są jakieś środki na konserwację taką tymczasową mostu, bo na ulicy Poniatowskiego i na alei przy rzece Słonce. Zresztą widać koło domu handlowego Gazda, że tam te mosty cały zerdzewiały. Dawniej był trochę remontowany, teraz nic nie jest odmalowywany. Tak samo most koło dawnego sklepu Beskid też jest ruina, a następny most, gdzie jest zjazd na aleję i na Wójtowiczową z Poniatowskiego, to raz, że ruina, to jeszcze dziury są w moście. Po prostu na szczęście nie na wylot, ale takie, że trzeba je załatać. Można, proszę. Jeszcze jedno. Miałem się zapytać o to łatanie, ale widzę, że zaczęli chyba dzisiaj, prawda? Już robisz. No to się nie pytam. To wszystko. Proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni. W ramach tego projektu, który zakładaliśmy, że będziemy przebudowywać ten deptak, są między innymi te mosty i te kładki. Z tego względu, że stan tego jest faktycznie opłakany i chcemy to zrobić. Pani Małgorzata, Pani Józefa, Pan Jacek, Pan Marek, Pan Jan. Ja mam jedno pytanie, a może dwa, zobaczymy. Chodzi mi tutaj o remont ulicy Wiejskiej, ponieważ ja już wielokrotnie zwracałem się do pana burmistrza z takim zapytaniem, kiedy ewentualnie, ponieważ tam były, pan burmistrz występował o środki bodajże z powodziówki, później tam chyba był złożony wniosek do jakiejś innej puli i ostatnio jak pytałem o no na jakim to jest etapie, pan burmistrz udzielił odpowiedzi, że jest na etapie sprawdzania czy weryfikacji. No i chciałem się w związku z tym dowiedzieć, ponieważ to już było miesiąc temu, jaki jest, że tak powiem, finalny efekt tej weryfikacji, no ponieważ ulica Wiejska jest w stanie, w jakim jest, bardzo pasująca do nazwy akurat i powiem szczerze, że tu warto by się było też zastanowić nad remontem. Poza tym jeszcze może już takie z innej beczki trochę pytania, ponieważ tam były rozstrzygnięte przetargi i o ile mnie pamięć nie myli, wszystkie przetargi na inwestycje w osiedlu centrum jak gdyby mieściły się w granicach tych kwot, które miałyby być przeznaczone na te inwestycje. Jaki jest ewentualnie, bo widzę, że wszędzie ruszają inwestycje, wszędzie coś się tam dzieje, natomiast tutaj no, nie widzę ani ulicy Chopina, nie widzę ani ulicy Krętej, nie widzę ani Słowackiego, które były wymienione, no i nie widzę, że tak powiem, jedynki, gdzie też miała być termomodernizacja. No, to nie wiem, czy to traktować jako ten plus, czy ten. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, jeżeli chodzi o
pana ulicę, to powiem szczerze, nie pamiętam teraz tego, ale postaram się panu odpowiedzieć, bo nie wiem, w którym to jest miejscu. Natomiast co do inwestycji, tak jak tu pan powiedział, ja też uważam, że powinny być robione inwestycje najpierw w drodze, a później na wierzchni, a nie odwrotnie, czyli kanalizacja, wodociągi, burzówka, a nie odwrotnie. Natomiast co do rozstrzygniętych inwestycji, nie wiem, czy państwo pamiętacie, bo ja za każdym razem w swoim sprawozdaniu mówiłem, kiedy były otwarcie ofert i kiedy były te rozstrzygnięcia. Te rozstrzygnięcia w tej jakby pana części niestety były w ostatnim tym etapie, które myśmy rozstrzygali przetargi, więc nie pamiętam, jakie tam były terminy, ale one były jedne z ostatnich rozstrzygniętych, więc myślę, że wejdą. Jeżeli chodzi o szkołę numer 1, to tam już zaczęli pracę od fundamentów. Jeżeli pan tam będzie, to proszę sobie zobaczyć, bo tam z boku widzę, że poodkrywano to. Także tam ruszyli. Natomiast co do ulicy i Słowackiego, i ulicy Krętej, bo tam jeszcze jest Kręta też, to myślę, że to rozpocznie się lada moment, bo tam podpisaliśmy umowy. Dziękuję bardzo. Pan Michał? Ja prosiłbym o wyjaśnienie lub jednoznaczne stanowisko. Kilkakrotnie zabierałem głos i dopytywałem się o wstrzymanie realizacji ulicy Dopociesznej Wody. Przepraszam, że wchodzę w kompetencje radnego Darka. Ale proszę państwa, wiem o tym, że wstrzymana została inwestycja ze względu na sprawy wywłaszczeniowe, specustawy. I teraz jest pytanie takie. Prosiłbym, żeby informatorzy Urzędu Miasta, którzy są odpowiedzialni za inwestycje, udzielali kompetentnych odpowiedzi dla zainteresowanych mieszkańców. Bo ludzie mówią tak, jak to? Pan nam mówił, że jest specustawa i ona blokuje, a niektórzy, nie będę wspominał kto, mówią, że panie, wybijcie sobie z głowy, nie ma na to pieniędzy. Więc ustalmy albo jedno, albo drugie. Dziękuję. Szanowni państwo, żeby starać się o pieniądze, my musimy mieć przygotowane projekty i między innymi pozwolenia. Więc przygotowanie tej dokumentacji to jest podstawa wszystkiego, tym bardziej, że tak jak było na ostatnim spotkaniu nawet Euroregionu Tatry, gdzie powiedziano, że gminy, które złożą wnioski, a nie będą miały gotowych projektów łącznie z pozwoleniami, to te wnioski zostaną z automatu odrzucone. Więc najpierw musimy przygotować dokumenty, zrobić dokumentację, uzyskać pozwolenia i wtedy będziemy starali się aplikować o te środki, bo jeżeli chodzi o to, ile środków posiada gmina, to jak państwo wiecie, my jako gmina niewiele byśmy tych inwestycji zrobili, gdybyśmy je mieli zrobić z własnych środków. Staramy się pozyskać przynajmniej 60%, no 70 czy 80 to prawie marzenie, ale przynajmniej 60%, żebyśmy dołożyli tylko 40% i żebyśmy te zadania realizowali. Ale żeby je realizować, musimy mieć gotowy projekt i pozwolenia. Dlatego realizujemy teraz projekt, chcemy uzyskać pozwolenia i żeby można było wtedy te środki, mówiąc krótko, po te środki sięgnąć. No, dziękuję. Mam jeszcze jedno pytanie. W czasie zimy zostało uszkodzone ogrodzenie na ulicy, przy ulicy Brzozowej. Była komisja, miesiąc temu miało być naprawione i do dnia dzisiejszego hasa się tam po sesji przez te otwory, które zostały uszkodzone, ogrodzenie przez balące się drzewa. Dlatego to nie należy może do pana. Ja złożyłem pismo już miesiąc czy dwa miesiące temu w tej sprawie i do dzisiaj cisza. Dziękuję już. Dziękuję. Pan Robert. Dziękuję pani. To jest jeden plac wielki budowy. No bo wiadomo, że PKP inwestuje i realizuje swoje projekty. Natomiast chciałam zapytać, ponieważ przez te właśnie roboty przez PKP uszkodzone są nasze lokalne drogi. Czy ktoś po prostu zwrócił na to uwagę? Ja mam taką dokumentację fotograficzną, ponieważ tam na te nasze drogi gminne wjeżdża ciężki sprzęt.
ciężki sprzęt, niejednokrotnie przekraczający tonaż, wożąc tam takie czy inne elementy. Więc chciałam zapytać, jak to zrobić? Czy skierować taką interpelację do pana, czy gdzie bezpośrednio? Bo chciałam zwrócić na to uwagę, że będą szkody związane z tymi robotami, które no, niestety PKP wykonuje. I to wiele ludzi zgłasza, że na tych naszych dróżkach, na tych drogach dojazdowych do domu, no, w tej chwili już występują pęknięcia na obrzeżach dróg i tak dalej, i tak dalej. Ja to w tej chwili sygnalizuję, że jest taki problem. Trzeba by było może, nie wiem, powiedzieć, zgłosić to do odpowiedniego wydziału, żeby oni zrobili po prostu taki rekonesans, jak to wszystko w tej chwili wygląda, żeby się nie okazało, że jak PKP dokończy swoje inwestycje, że my będziemy mieć po prostu zrujnowane drogi gminne. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni. Takie rzeczy bardzo proszę zgłaszać na bieżąco. Z tego względu, że my już byliśmy w kilku miejscach w Fabówce, spotkaliśmy się i z mieszkańcami, i z wykonawcą, ale również z przedstawicielem PKP PLK i wszystkie te uwagi, które zgłosili mieszkańcy, oczekiwaliśmy ze strony wykonawcy, żeby pokazał, w jaki sposób zamierza to rozwiązać. I były te uwagi dotyczyły między innymi to, co pani mówi, po części połamanej drogi, ale tak samo nawożenia błota na te drogi, zamiatania, sprzątania, bo to różne rzeczy tam wchodzą w rachubę. I ostatnio jak rozmawiałem z tymi mieszkańcami, bo byłem tam, to powiedzieli tak, że teraz jest znośniej do przyjęcia. Ale proszę zgłaszać na bieżąco z tego względu, że my z tego piszemy protokół. I on będzie potrzebny nam później w momencie, kiedy ta inwestycja będzie dobiegać końca. Dlatego tu by nam zależało, bo my taką furtkę mamy na koniec, że po wykonaniu tych inwestycji, po wykonaniu tych dróg, między innymi dojazdowych, my jako gmina zadeklarowaliśmy, że my te gminy przejmiemy, drogi, przepraszam, przejmiemy, ale przed przejęciem tych dróg, to o czym pani mówi, jeżeli one będą w stanie takim, że będą wymagały remontu, to odmówimy przejęcia po prostu tych dróg i myślę, że będzie okazja i możliwość, żeby pewne działania wymusić. Natomiast teraz już jak będą protokoły, to będzie informacja, zresztą to nie tylko, teraz to się zaczęło w Fabówce, ale za chwilę to niestety może być w Rabce, czy później w Zarytym i myślę, że bezwzględnie takie rzeczy musimy na bieżąco monitorować i mieć te dokumenty, jakim jest protokół właśnie z takiego spotkania. Dziękuję bardzo. Pani Katarzyna. Panie Burmistrzu, nie wiem, czy mam podziękować za mycie ulicy Orkana, czy być przeciwna, bo przyjechał samochodzik, widziałam go, jechał dwa razy w dwie strony, tylko zrobił robotę głupiego tak naprawdę, bo umył drogę, po czym ją jeszcze bardziej pobrudził. To według mnie wyglądało to tak, on leje się tam woda, super, tylko że on całe błoto, które wyciągnął z poboczy, włożył z powrotem na tą kostkę. Ja proszę jeszcze raz o umycie tej drogi raz, a porządnie, wodą, żeby zakłady wodociągowe pomogły w tym wszystkim, bo to autko naprawdę nic nie daje. Może to autko przejadzie jeszcze 20 razy i będzie dalej ten sam problem. Rozwiążmy, a nie twórzmy. I jeszcze bym prosiła, o, żeby przepatrzyć wszystkie lampy drogowe, bo niektóre nie świecą i poprawę. Ja tam zgłosiłam wydziale na jedną lampę, ale żeby tam wszystkie były. Dziękuję ślicznie. Proszę pani. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, jeżeli chodzi o oświetlenie, zleciliśmy przegląd całego oświetlenia. Natomiast jeżeli chodzi o tą sytuację, o której pani mówi, bardzo proszę nie czekać z tym do sesji. Niech pani dzwoni na bieżąco, od razu. Bo wie pani, bo tego nie ma co odkładać, po prostu... Tak naprawdę to oni łaski nie robią. Oni mają sprzątać i koniec. Pani radna, ma pani też telefon do mnie. Proszę dzwonić. Dziękuję. Pani Aleksandra. Ja mam po prostu dla wszystkich radnych zaproszenie, bo były tutaj panie z Rabki, po prostu, które urządzają i które na ich wniosek praktycznie było nadanie alejce imienia.
nie ze względu na to, że nie mogły więcej powiedzieć, tylko podziękować, ale prosiły, żeby zaprosić wszystkich radnych na 17 na godzinę 13 do parku, bo wtedy będzie właśnie jak gdyby uroczyste nadanie tej alejce imienia rodziny Kadenów. Bardzo liczą na to, że radni przyjdą, że zaszczycą ich swoją obecnością i że będą uczestniczyć razem z nimi w tej uroczystości. Druga sprawa. Panie burmistrzu, ostatnio tutaj na komisji był pan z rynku, nie będę wymawiać nazwiska. Chciałam tylko zapytać, czy coś w tej sprawie, którą on tu zgłaszał, czyli przejazdu, wyjazdu, komunikacji na tym rynku, coś się zmieniło na lepsze? Czy rzeczywiście te śmieci tam zostały zabrane? Czy jest dojazd z tych wszystkich firm i przejazd bezpieczny? Czy dojście, tak. Także bardzo proszę o wyjaśnienie tej kwestii, bo tak jak słyszeliśmy, problem, nie wiemy, czy jest na dzień dzisiejszy rozwiązany. Dziękuję. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni. Byliśmy tam na miejscu, bo i pracownicy urzędu i ja z nimi, plus wykonawca, inspektor nadzoru, wszyscy. I jeżeli chodzi o dojście, to dojście tam jest. Było i jest. Natomiast to, o czym pan również mówił, żeby tam gdzieś chociaż w jakimś jednym miejscu można było ten samochód zostawić. Wykonawca naszej inwestycji powiedział tak, że tam gdzie nie ma sieci, że oni przesuną to ogrodzenie i takie miejsce będzie i zostało wskazane konkretnie, w którym to miejscu będzie. I pan jeszcze mówił tam o tym, że zagrodzono mu tam, gdzie jest dojazd i wykonawca zadeklarował, że to ogrodzenie przesunie tak, żeby ten uwolnić ten przejazd, tak, że on będzie uwolniony. Myślę, że został uwolniony już, bo nie znam innej. Jest taki dojazd do Luna Parku, że jeden autokar między sklepami a zagrodzoną częścią przejedzie, bo po prostu przejedzie. Jest tam na przykład nawet strzałka, bo jest taki baner zrobiony na tym ogrodzeniu i jest strzałka. No myślę, że może wystarczy na sezon, żeby to jakoś funkcjonowało, bo tak jak tutaj pan powiedział, wszyscy, którzy tam mają swoją pracę i biznesy, no to są załamani. Myślę, że to na chwilę chociaż pomoże. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Darek? Ja mam w sumie dwa, trzy pytania. Pierwsze może do pani burmistrz. Bo ostatnio, co jak dobrze pamiętam, jak się nie przesłyszałem, pani mówiła, że prace na bulwarach miały być do 31 maja skończone. Wczoraj spacerowałem i widać, że nie będą skończone. Tak. Też tam byłam i też widziałam, że nie są skończone, więc za te opóźnienia będą naliczone kary. Do 31 była umowa podpisana. No i to jeszcze potrwa, pewnie przyjdzie sezon, jak to się mówi, czerwiec i dalej to będzie tak rozgrzewane. Umowa jest tak zabezpieczona, że w razie czego będą po prostu kary dla wykonawcy. Moim zdaniem nie powinno być robione czegoś, jak wiedzą, że się nie wyrobią przed sezonem. Ale mają prawo startować do przetargu, więc jeżeli się nie wyrobią, to my mamy narzędzie, czyli po prostu tyle możemy zrobić kary. Dobra, dziękuję na to. Drugie mam pytanie takie. Panie burmistrzu, w tamtym roku dostałem odpowiedź na Boczny Podhalański o tą lampę, że miała być do listopada bodajże, czy już, bo nie mam pisma, czy do grudnia tamtego roku zamontowana i do tej pory tej lampy nie ma. Boczny Podhalański i było potwierdzenie od pani burmistrz, że ta lampa będzie i do tej pory ta lampa na tej Bocznej Podhalańskiej nie jest zamontowana. To znaczy, to wyjaśnię, bo ta lampa miała być założona i z czego to wynika, nie wiem, panie Darku, ale wyjaśnię. Chodziło o jedną lampę na dole, w którym miejscu. Była zgoda od państwa AG i do tej pory, jak ja to mówię, i trwa już to półtora roku bodajże, czy ile, bo już dwa czy trzy razy się tę lampę... I jeszcze, panie burmistrzu, jedno takie pytanie do pana. Czy byłaby możliwość zrobienia spotkania tutaj w urzędzie z mieszkańcami, bo się domagają ulicy Zakopiańskiej i tak pani burmistrz kiedyś zadeklarowała, żeby zaprosić wojewodę na to spotkanie? To ja w imieniu mieszkańców się pytam, czy... Ja może odpowiem, ponieważ była taka sytuacja, ja o PKP i tej planowanej inwestycji zgłaszałem to i dyrektorowi, i wojewodzie i mamy przygotowane pismo, dosłownie może pan podejść na górę do pana Adama i się z nim zapoznać, między innymi do dyrektora PKP właśnie w sprawie tego spotkania. Jest to pismo, jedną rzecz jakąś jeszcze mieli jakąś dopisać, ale to pismo jest na górze gotowe, może pan od razu podejść.
bo tak, jak najbardziej wysyłamy takie pismo teraz. Czyli no, jak wojewoda i dyrektor na odpowiedź. No bo ludzie by chcieli się z ulicy Zakopańskiej... Może inaczej, tam było oczekiwanie takie, żeby przedstawiciele PKP spotkali się z tymi mieszkańcami, żeby wyjaśnili pewne rzeczy, co na tych mapach jest wrysowane tak naprawdę, no bo nie każdy się zna i nie umie czytać mapy i nie ma się co dziwić. Natomiast wiem, że mieszkańcy pisali indywidualnie i zwrócili się do mnie z prośbą, żebyśmy my też wystąpili i myśmy takie pismo przygotowali i jak najbardziej do dyrektora to pójdzie. Może nawet dzisiaj iść, ale wiem, że jedna rzecz była jeszcze rano, żeby jeszcze coś tam do tego pisma dopisać, ale to można się z tym zapoznać. Z tego, co pan mówi, to czekamy na odpowiedź, tak? Co nam odpowie? To znaczy ja myślę... Jak myślecie, tak? Tak, tak. Ale gotowe mamy pismo. Ale myślę, że takie zainicjatować można takie spotkanie zrobić z mieszkańcami, jak proszą. Ja w imieniu, jak ja to się mówię, żeby zaprosić, no, zaprosić tego wojewodę czy tych PKP. Wojewoda teraz o tym nie ma nic. PKP, tak. Przy PKP, no i zrobić takie dla tych tutaj w urzędzie. Albo i woda nie dają jakichś pieniążków, nie gwarantuje jakichś pieniędzy. Znaczy wygląda to mniej więcej w ten sposób, że oni wystąpili do wojewody o uzyskanie zgody, tą zgodę od wojewody dostali i teraz gdy dostali zgodę, a pieniądze mieli przekazane na tą konkretną realizację tej inwestycji, więc mają środki, wyłonili wykonawcę, który będzie wykonywał, podpisali z nim umowę, bo pewnie żeście państwo słyszeli, bo to dość szumnie o tym mówiono. I teraz wykonawca, tak jak tu nawet chyba na ostatniej sesji też mówiliśmy, że chciałby wejść tutaj na tą inwestycję. Natomiast faktem jest, że mieszkańcy chcieli jeszcze spotkać się z przedstawicielami PKP, żeby im wyjaśnili dokładnie, co w tych mapach, gdzie, w którym miejscu jest wrysowane. I z tym pismem właśnie wystąpiłem do dyrektora PKP do Krakowa. Czyli my możemy na to liczyć, że po prostu, bo byśmy, ja myślę, że ja radni też powinien w tym uczestniczyć, że w tym momencie będzie takie spotkanie, mieszkańcy przyjdą, mapy będą dyskusje, że tak powiem, mieszkańcy mają możliwość się zapoznania z sytuacją, ale mam nadzieję, że to nie będzie tak, że zanim będzie spotkanie, to już wkroczy inwestycja i będą prace wykonywane. Znaczy z tego co ja wiem, to oni mają wszystkie pozwolenia i wkroczyć mogą i realizować inwestycje. Natomiast mieszkańcy oczekują tych wyjaśnień dotyczących, co na tej trasie inwestycji się znajdzie. No, można zrobić takie spotkanie w tym momencie na przykład? W przyszłym tygodniu ewentualnie? No ale to nie wiem, jaka będzie odpowiedź PKP, bo to nie moja. Ja jednak chciałbym, żeby w tej materii wypowiedziało się PKP, a nie ja, bo ja tej wiedzy po prostu nie mam. A map jako map, że tak powiem, o prace, które tam będą wykonane, to urząd też nie posiada na przykład, co tam będzie robione? Znaczy, no my posiadamy tylko, że pewne ustalenia, które były z nimi zrobione, mówię o PKP, dotyczące tej inwestycji, to mapy, myślę, żeśmy dostali kompletne, natomiast oczekiwanie... No to mamy Wydział Geodezji, no dobrze, myślę, tylko, że można w tym momencie zaprosić mieszkańców i z nimi usiąść. Tylko ja myślę, że lepiej byłoby, żeby wytłumaczył to inwestor, przedstawiciel PKP, a nie pracownik urzędu. Ja rozumiem, tylko jak będziemy jeszcze czekać, wszystko się odciągnie w czasie, a inwestycja ruszy, no bo tak jak pan mówi, oni mają wszystkie pozwolenia, czyli ruszą. Czy to już będzie, że tak powiem, już tarda po obiedzie, przepraszam, takie spotkanie. No. Pamiętacie państwo, miasto posiada mapy, ale pamiętacie państwo, było tutaj spotkanie, bo było to spotkanie między innymi z przedstawicielami PKP wtedy w 2020 roku i kierownik projektu powiedział coś takiego, bo były tu różne propozycje i on powiedział coś takiego, ale wiecie państwo, ta część gruntu jest nasza. Mówi, to są nasze tereny, myśmy przygotowali sobie pewien wariant rozwiązania. I mówi tak, że im teraz, to co się spotkali, że teraz zależy jeszcze, żeby porozmawiać na ten temat z wojewodą. Ci mieszkańcy tamtej ulicy prosili mnie, ja byłem kilkakrotnie u dyrektora. Efekt tego jest taki, że jest tam na tym łuku, tam gdzie była ta katastrofa budowlana, przejście dla pieszych podziemne, bo to jest rzecz, którą udało się wtedy jeszcze, że tak powiem, dodatkowo, no powiedzmy, wytargować, więc to zostało tam zaplanowane. Natomiast
te pozwolenia, które oni uzyskali, między innymi zaakceptował im wojewoda, no, związane są z planowaną realizacją inwestycji, którą zakładają, że będą realizować u nas. No, dziękuję bardzo. Mam jedno pytanie, panie burmistrzu. No to z tego, co tak wiadomo, jak ja to mówię z plotek, to gdzieś koło pewnie 15, 12 tam będą wchodzić już, nie? Koło tych, koło czerwca, koło Janosika, nie? Z tą drogą PKP. Właśnie chcę się o to rzecz zapytać, czy pan dowiedział się od starostwa, czy to skrzyżowanie będzie zamknięte, jak będzie tam wyglądała ta ale sytuacja? Które, przepraszam? Właśnie koło starej szkoły Janosika. Nie. Bo pytałam ostatnio. Nie, dla jasności to, co wam powiedziałem ostatnio. Ja nie daję zgody na razie na zamknięcie żadnego skrzyżowania, dla jasności. Natomiast wiem, że ci przedstawiciele mieli być albo wczoraj, albo dzisiaj jeszcze u pana Adama między innymi i przedstawić swoją propozycję, ale nie było mnie do południa, więc nie wiem, czy przedstawili, co przedstawili. Mam nadzieję, że będę też miał okazję się z tym zapoznać, bo deklarowali, że się pojawią albo wczoraj, albo dzisiaj u nas w urzędzie. Ale od razu po sesji, jak państwo podejdziecie do pana Adama, to myślę, że bez problemu udzieli takiej informacji. Dziękuję bardzo. Pan Piotr? Ja chciałbym zapytać, panie burmistrzu, na jakim etapie jest dokumentacja ulicy Zakopiańskiej, usuwiska? Po tym spotkaniu, które było kiedyś u nas tutaj w Urzędzie Miasta, PKP zadeklarowało, że swoje dokumenty, które oni przygotowali, że nam udostępnią. Natomiast firma, której myśmy zlecili działania, nie... PKP nie chciało wyrazić zgodę na wykonanie odwiertów rdzeniowych na drugiej części, czyli tej pękniętej części drogi, plus na skarpie i na torowisku. Natomiast, bo takie mieliśmy założenia i takie mieliśmy przygotowanie, my, że jest nam to potrzebne do dokumentów. Natomiast firma, która to w naszym imieniu robiła, odmówiła, że nie zamierza robić tak, jak sugerowało PKP, tylko to, co było w tych przyjętym założeniu, czyli że będzie odwiert tej pękniętej części drogi na skarpie i na torowisku. I te odwierty zostały wykonane, te rdzenie zostały przekazane do Krakowa. Czekamy teraz na opinię profesora, o ile mnie pamięci, mieli Wójcika. I w zależności od tego, co w tych dokumentach będzie, będziemy mogli, jeżeli poprosić wojewodę o zorganizowanie kolejnego spotkania tego zespołu osuwiskowego, żebyśmy mogli przystąpić do projektowania tej drogi, jeżeli to uzyska akceptację. Jeżeli by to uzyskało akceptację, to w tym momencie będziemy wykonywali projekt, natomiast PKP zadeklarowało, że będzie chciało w ciągu najbliższego okresu czasu, czyli oni to określili w ciągu pół roku, wykonać kotwienie tego muru według wyliczeń, jakby to rozłożyć tak w linii prostej, to będzie 6 kilometrów. Będzie posadowienie tego 200-metrowego muru, żeby go ustabilizować. Natomiast to by nam dopiero pozwoliło, żebyśmy mogli wykonać własną drogę. No, no w tym miejscu jesteśmy na dzień dzisiejszy. Na pół, więc... No może rok. Półtora. Rok minimum. No. Dobrze, dziękuję. Wszystko? Ja tak, będę miał tylko prośbę tak po sesji na 5 minutek dosłownie radnych poproszę o zostanie, jeżeli można. Jeszcze tylko tak, bo nie mam też, bo już interpretacji nie mam, tylko taka informacja, że otrzymaliśmy pismo. Nie ma, co prawda, w porządku obrad, ale tylko wspomnę, że otrzymaliśmy pismo z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Prawnego i Nadzoru. To jest do zapoznania się w Biurze Rady. To jest tak, w sprawie, bo tak, do wojewody małopolskiego wpłynęły dwie interwencje w sprawie uchwały numer i tutaj jest 64 łamane przez 496 przez 23 i w sprawie uchwały numer 5 łamane przez 2903 i to dotyczyło w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Rabce Zdroju. To jest do zapoznania się. Tak, bo to jest odpowiedź. Jeszcze takie pytanie.
pana radnego, czy wiemy już definitywnie o infrastrukturze kompetencji, czy to jest dobre, czy naruszone? Nic nie wiemy. Tej informacji nie mamy. Liczymy na to właśnie, że doradca wojewody w tej materii dotyczący spraw osuwiskowych, że w momencie jak on zajmie stanowisko, to będzie, jak to będziemy mieli na papierze, to dopiero będziemy mieli stanowisko. Dziękuję. Czyli tutaj jeszcze są jakieś zapytania? Nie widzę. Dziękuję bardzo. W związku z wyczerpaniem porządku obrad 66. sesji 8. kadencji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju w dniu 31.05.2023 roku zamykam posiedzenie sesji. Dziękuję państwu za obrady. Chyba, że chcecie, żeby Adam...